No i witam wszystkich, witam ten dzionek 22 w niedzielę. Teraz zacząłem już przygotowywać kanu do drogi i zapomniałem o tym, że trzeba było pokazać obozowisko. No, także przeniosłem je tu z tego miejsca, pod nim stały w nocy plecaki. Tu był rozstawiony nasz namiot. No Iwan oczywiście dzielnie spał na samym końcu namiotu, bo tu stale strzelali po drugiej stronie wyspy. Jest jeszcze przesmyk, pasmo wody. No i tam była jakaś impreza. Całą noc strzelali imprezy, jakieś tam, nie wiem, huki, wystrzały, upu, cupu i tak dalej. Wydełko fa, tego typu. No ale tu wśród tych gaików eukaliptusowych w cudzysłowie dostaliśmy dosyć dużo opału suchego, co nam wystarczyło, żeby zasnąć. A później to. No i wstaliśmy trochę za późno. Słońce wstało już dosyć późno, prawda? Mieliśmy wstać około 3, 4, ale wstaliśmy 6:45. No, oczywiście z dużą dozą szacunku dla siebie, żeby się wyspać. No jak, kundelu, jak się spało? Iwaneku? Co? Chyba dobrze, bo nic nie mówi. No dobra, tak to wygląda. Cały ten teren. Masa wysp. Jest to pierwsza wyspa po lewej stronie od nowego mostu w Modlinie. Nowy most widać w oddali i w głębi hen twierdza. No dobra, kończymy, jedziemy dalej.